Warszawa. Wyjazd do stolicy to wjazd do gwaru tętniącej życiem aglomeracji, która urzeka i denerwuje. Wzbudza wiele emocji. Spacer po alejach jerozolimskich to różnorodność ludzi, od koloru skóry po temperament czy upodobania. Pałac Kultury i Nauki, który jest widoczny jako najwyższy budynek, przyciąga uwagę swoją architekturą. Dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego. Architekt Lew Rudniew inspirował się moskiewskimi drapaczami chmur, znanymi poza Rosją jako Siedem Sióstr, wzorowanymi na amerykańskich wieżowcach w stylu Art Deco, to mieszanka socrealizmu i polskiego historyzmu.